pierwszy wieczór spektakli pokazowych zainaugurował teatr Ostatni Rząd Franciszka Neskara, jak zawsze fundując publiczności sporą dawkę dowcipu przyprawioną szczyptą ironii. Była myśl, refleksja, był żart, były i ważkie pytania, podane jednak lekko i z finezją. Franciszka Neckara teatr znam, bo czasem bywam nawet uczestnikiem. Ten spektakl widziałem już po raz trzeci. Poziom coraz wyższy, także bardzo mi się podoba. Lubię Franciszka, sposób mówienia teatralnego, także podoba mi się. Spektakl teatru Fata Morgana pod tytułem Najmniejszy bal świata wzbudził wiele emocji, zarówno w widzach, którzy nie szczędzili braw, jak i samej reżyserce i młodych aktorkach. Ten spektakl jest specyficzny, ponieważ myśmy przygotowywały go do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, w której to robiłam dyplom z reżyserii. I dziewczyny w związku z tym dlatego tak emocjonalnie do tego podchodzą, bo dla nich to dzisiaj grały to pierwszy raz jakby poza tamtym miejscem, gdzie dla nich było to bardzo istotne, ponieważ nie chciały mnie zawieść. I nie zawiodły. Dyplom obroniony na piątkę, a na festiwalu burza oklasków. Mi się wydaje, że to jest ten właśnie, ten potencjał, który gdzieś tam drzemie w młodzieży, to nie jest wzięty z byle kąt, on jednak jest, trzeba go tylko umiejętnie wydobyć, trzeba dać po prostu młodzieży szansę. Myśmy ją dostali od pani Marzenki i jesteśmy jej niesamowicie wdzięczne. Kluczem do sukcesu spektakli, które tego dnia wystawione zostały na scenie Niskiego Domu Kultury, jest pasja, która, jak mają nadzieję młodzi aktorzy, w przyszłości być może stanie się dla nich sposobem na życie. Teatr, ja od zawsze wszystkim mówiłam, jest dla mnie drugim życiem. To jest tak, jakby przechodzę w inne drzwi i staję w innym świecie, które daje mi po prostu wyzwolenie, w którym się czuję bezpiecznie i dobrze. I myślę, że chciałabym to kontynuować w przyszłości. Moje życie bez teatru to nie życie. Teatr nie na żarty w składzie. Anna Gabrysz i Kamil Lemika wystawił spektakl Okno, wielokrotnie nagradzany na festiwalach i przeglądach w całej Polsce od Nysy aż po Gdańsk. Sztuka osnuta jest na słuchowisku Ireneusza i Redyńskiego o tym samym tytule. W wykonaniu teatru Nie na żarty stała się jednak zupełnie nową historią. Tutaj bohaterami są nie kobieta i mężczyzna, ale dwie siostry. Moja postać jest zupełnie inna niż ta w oryginale. Nie tylko dlatego, że jestem kobietą i nie gram jej męża, ale chociażby dlatego, że zupełnie inaczej muszę spojrzeć na to, na nasze relacje przede wszystkim, na to, co ja tam widzę w tym całym oknie, w tym małym płomyczku. Zbudowanie postaci bohaterek Okna, tak mocno obciążonych emocjonalnie, wymagało od aktorek ogromnego wysiłku. Emocje nigdy nie są łatwą sprawą, jeżeli chodzi o grę, ale staramy się, żeby zawsze brać je gdzieś z wewnątrz siebie i żeby to nie było granie płaczu, czy strachu, czy nienawiści, tylko żeby faktycznie gdzieś to w sobie odnaleźć, nawet jeżeli takich emocji kiedyś się nawet nie przeżyło, to żeby jednak spróbować wyobrazić sobie, jaka mogłaby być ta sytuacja. Spektakle spotkały się z ciepłym przyjęciem. Jestem zadowolona, bardzo mi się podobało. Aktorzy byli niesamowici tak naprawdę. Bardzo dobra gra aktorska, czekam na kolejny spektakl. Na kolejny widzowie musieli jednak poczekać aż do soboty, ale warto było, bo drugiego dnia na scenie NDK w scenariuszu dla trzech aktorów zaprezentowali się bracia Andrzej i Mikołaj Grabowscy oraz Jan Peszek.